Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. W dzisiejszych propozycjach nie zabraknie oferty zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców naszego miasta. Będą liczne konkursy, spotkania i rozmaite inicjatywy. Zobaczmy, co czeka nas w najbliższych dniach i tygodniach. Już jutro w Wąbrzeskim Domu Kultury będziemy gościć Tomasza Kądziorskiego. Spotkanie z tym podróżnikiem odbędzie się w ramach kolejnej edycji Wąbrzeskiego Festiwalu Turystycznego, organizowanego już po raz szósty przez Stowarzyszenie Inicjatywa. Tematem spotkania będzie Poznanie piękna Austrii, czyli przewodnik turystyczny po ojczyźnie Mozarta. Serdecznie zapraszamy 18 lutego o godzinie 17 do sali kolumnowej WDK. Przypominamy, że jeszcze do końca tygodnia Dom Kultury w Wąbrzeźnie można odwiedzać w celu zobaczenia wystawy IPN-u pod tytułem 586 dni stanu wojennego. Wystawa przybliża najważniejsze wydarzenia z lat 1981-83. Znajdują się na niej zarówno dokumenty, opisy najważniejszych wydarzeń, jak i sugestywne zdjęcia przedstawiające m.in. masowe demonstracje opozycji oraz walki uliczne. Osoby zainteresowane zapraszamy do 19 lutego do WDK w godzinach pracy jednostki. Po raz kolejny informujemy o rozmaitych konkursach, do udziału w których zachęca Wąbrzeski Dom Kultury. Proponujemy trzy świąteczne konkursy – na kartkę, pisankę oraz palmę wielkanocną. Kolejny konkurs ma charakter ekologiczny. Aby wziąć udział w 8. edycji wojewódzkiego konkursu Ekodzieła, gotowe prace należy do 7 marca dostarczyć do WDK. Placówka zaprasza również do udziału w konkursie pod tytułem Mamo bądź zdrowa – profilaktyka szansą na długie życie. Tutaj uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich mają czas do 27 lutego. Ostatni, ale nie mniej ważny, to 61. ogólnopolski konkurs recytatorski, do którego eliminacje odbędą się w naszym mieście tylko pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby zgłoszeń, na które czekamy do 26 lutego. Serdecznie zachęcamy do udziału we wszystkich wymienionych konkursach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej WDK oraz otrzymają dzwoniąc do działu animacji kultury pod numer 56 688 1727. W najbliższy poniedziałek w Domu Kultury będą miały miejsce warsztaty rękodzielnicze, które poprowadzi Róża Pacer. Jak już informowaliśmy, udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale z powodu ograniczonej liczby miejsc wymagany jest wcześniejszy kontakt z działem animacji kultury WDK w celu potwierdzenia obecności. Zapraszamy 22 lutego o godzinie 16 do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Kolejną propozycją wąbrzeskiej placówki kulturalnej kierujemy do starszych odbiorców ofert jednostki. 1 marca o godzinie 16 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na promocję klubów zainteresowań z sekcji 50+. Osoby chętne, oprócz występu Klubu Aktywnych Kobiet oraz zespołu Wesoła Ferajna, będą mogli zobaczyć sztukę teatralną Niny Drej pod tytułem Swaty w wykonaniu zaproszonej grupy teatralnej Arlekin działającej przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu III Wieku w Iławie. Urząd Miasta przypomina, że 19 lutego mija termin składania wniosków o dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie odpadów zawierających azbest. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wabrzezno.com lub odebrać osobiście w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno. W tym roku po raz 13 podczas Dni Wąbrzeźna najbardziej zasłużonej osobie, organizacji, stowarzyszeniu oraz firmie zostaną wręczone statuetki burmistrza. Na Państwa rekomendacje burmistrz Leszek Kawski czekać będzie do 15 maja. Swoich kandydatów do nagród wskazujemy za pomocą formularza wniosku, który tradycyjnie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Miasta. W wiadomościach dowiedzieli się już Państwo o rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych. Przypominamy, że szczegółowe informacje oraz niezbędne wnioski czy deklaracje znajdą Państwo na stronach internetowych wąbrzeskich szkół podstawowych oraz przedszkoli, a także na stronie wabrzezno.com.
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw, jak również już się Państwo dowiedzieli, trwa od 22 do 27 lutego. W tym czasie w prokuraturze rejonowej w Wąbrzeźnie odbywać się będą dyżury prokuratorów. Codziennie od godziny 7.30 do 15.30, z wyjątkiem 23 lutego, kiedy to dyżur będzie prowadzony od 8 do 17. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, że od początku lutego 2016 roku od wszystkich osób pobierających świadczenia wymagane jest posiadanie konta bankowego. Ośrodek rezygnuje bowiem z wypłat gotówkowych. Osoby, które nie posiadają konta, a nadal chcą korzystać z pomocy MOPS-u, proszone są o założenie konta bankowego i dostarczenie jego numeru do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na koniec bloku ogłoszeń dwa krótkie marcowe zaproszenia Wąbrzeskiego Domu Kultury. 20 marca na placu Jana Pawła II po raz kolejny odbędzie się jarmark wielkanocny. Z kolei w Dzień Kobiet placówka zaplanowała koncert zespołu Duo Fenix – Dwa Feniki. Aby zachęcić Państwa do kupna biletów na to wydarzenie, zapraszam już teraz do obejrzenia fragmentu klipu tego duetu. Wieje. Choć minęło tyle lat, w myślach wracasz do tych wspomnień.